Rada Gminy Bełchatów ma nowego wiceprzewodniczącego. Został nim wybrany Jacek Ludwiczak, który zastąpił w prezydium Lucynę Masiarek, powołaną na poprzedniej sesji na stanowisko przewodniczącej Rady. Głosowanie zgodnie z ustawą było tajne, a liczeniem głosów zajęła się komisja skrutacyjna. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 11, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Jacek Ludwiczak uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w paragrafie 3, w punkcie 3 i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bełchatów. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, wiele nowych zadań, wiele pracy. Jednocześnie korzystając z okazji chcę podziękować koleżankom, kolegom radnym za okazane zaufanie. I deklaruję pomoc i przewodniczącej i dołożę wszelkich starań, aby praca Rady przebiegała w sposób prawidłowy, w sposób jak najbardziej taki komfortowy dla wszystkich radnych. Podczas ostatniej sesji radni ustalili także opłaty za gminne przedszkola. Stawka złotówka za godzinę pobytu pozostała bez zmian, ale zmienią się nieco ulgi. Zniżka przysługuje samotnym rodzicom w wysokości 75% kwoty ustalonej za jedną godzinę oraz rodzinom wielodzietnym, których dzieci będą objęte opieką w naszym przedszkolu. To znaczy, jeżeli w przedszkolu będzie przebywać dwoje bądź więcej dzieci z danej rodziny, ulga na każde dziecko będzie wynosiła 50% kwoty odpłatności za jedną godzinę ponad czas bezpłatnego pobytu. W praktyce oznacza to, że rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie płacić 25 groszy za godzinę, a rodziny, których dwoje lub więcej dzieci uczęszczać będzie w danym roku szkolnym do przedszkola, zapłacą 50 groszy za godzinę. Gminni radni postanowili udzielić także dotacje strażom pożarnym. Za te pieniądze mają być zakupione nowe motopompy dla jednostek w Niedyszynie, Łękawie, Dobrzelowie, Ludwikowie, Postękalicach, Zawadowie i Wielopolu. Dofinansowanie bardzo cieszy strażaków, bo niektóre motopompy pamiętają jeszcze ubiegły wiek. Silnik 79 rok, 35 lat, pompa sądca 30 lat. Także swoje lata usłużyła w jednostce. Przyda się nowa motopompa? Jak najbardziej. Wiadomo, te nowe pompy Tohatsu, konstrukcja 21 wiek, to 20 wiek. Różnica jest w technice, w podawaniu wody. Rada Gminy Bełchatów poparła również pomysł zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd będzie wykorzystywany głównie przez Gminny Zespół Obsługi Szkół.